Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie serii Wiedźmin 3 Next Gen. A więc tak, zapewne godzina jest wcześniejsza niż ty ostatnio skończyliśmy z tego też tytułu, że zapomniałem zapisać, musiałem od wcześniejszego save'a tutaj dotrzeć. No ale mniejsza. Idziemy do Bugmachera, żeby wziąć udział w bitwie na pięści. Jak cię zwą? Umiesz się bić? Geralt, umiem. Lekko. Ha, w takim razie stawaj w szranki. Gotowy. O, za 70. Jestem gotowy. Walczmy. Ludzie! Ryborzer znalazł wreszcie przeciwnika. Tu i teraz na ubitej ziemi będzie walczył z Geraltem zwanym... Młotem! Geralcie spojrzał. Mogę z wami zamienić dwa słowa przed bójką? Panie, proszę. Widzę coś za jeden. Gdzie mi tam do ciebie? Chcę przeżyć. Ostatnio w rzekach ryb nie ma. Dzieciaki głodne płaczą, a za zwycięstwo dają worki mąki. Zlitujcie się i dajcie mi wygrać. Nie będziemy się podkładać. Sorry. Nie podłożę się. Jeśli chcesz wygrać, musisz mnie pokonać. A litość mnie nie będziesz brał. Chodź. Chodź. Ale przez kontra. Tu cię trafia w tekście. Po tobie. Jak było łatwo zgadnąć, Wiedźmin wpierdolił Ryborzerowi. Aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy jesień nowożytności. O, no proszę. Nieźle. Teraz możesz spróbować szczęścia z Jonasem. Albo z Kowalem. W karczmie na rozstajach. On już coś złapie. No dobra. Zejdź mi z oczu. Możemy z nim zagadać, że? Czy przedstawiają mnie tu? Ej, Ryborzer, czego ode mnie chcesz? A weź sobie, 5. Musiałem wygrać, ale nie chcę, żeby twoja rodzina pomarła z głodu. Weź tę sakiewkę. To... dziękuję, panie. Zdziwiłeś się, a? To zobaczmy, co karcz masz dla mnie. Pokaż mi swój... Właśnie to muszę po kurczej lankacy. Dobra, więcej nie kupuję. Bywaj. Kupuję, aby te nalewki, a jeszcze do żadnych mikstur nie potrzebowałem, nie? 500 metrów do Kowala. Może z Kowalem się zmierzymy. A nie prowadzi mi kropeczkami, czekajcie. Czemu? Czemu? Dlaczego? Jest tutaj. Nie w konarach. Dobra, możemy iść tutaj. Do lasu? Same? Kowal już pracuje, pracuje. Chodź. Sprzedać ci coś. Z tego względu, iż... Pokaż swoje wyroby. Mam trochę rupieci. To? Nie, przede wszystkim miecze, okej. Okay. Też. Dobra. On coś ma? Chyba nie. Ja przeglądałem jego ofertę. Chyba nic nie ma, co by mi się przydało. To? Nie, gorsze. Bywaj. Bywaj. No to płotka, czeka jedzie. To nie płotka. Płoniu, zejdź z mojej płotki. Nieważne. Mogę teraz płotkę wejść? Co się porobiło? Uuu!
właściwie, kurczę, zacząłem walczyć, ja nie przeczytałem opisu o tym zadaniu. Geralt dowiedział się o walkach na pięści organizowanych w Velen, postanowił spróbować swoich sił. Musicie wiedzieć, że turnieje pięściarskie w Velen oznaczają brudną i bezpardonową walkę, ale dla kogoś, kto na co dzień brudno i bezpardonowo zabija potwory, nie jest to żadną przeszkodą. Chciałem zajechać w tych ruinach, zobaczyć czy coś jest, już jak robiłem tu zlecenie na tego rekacza, czy kogoś. Popatrzmy z ciekawości, czy coś tu w tych ruinach znajdziemy, czy nic. Chyba nic. Dobra. Tak, byłem ciekaw tylko. Tam coś jest. O! Wiedźmińskiego rynsztunku. A dobra, gniazdo potworów, to sobie zrobimy. Będzie. Pokaż, co umiesz. Właściwie tu pojadzie. Muszę powiedzieć. A, jeden. Od razu to wysadzimy. Coś więcej nie wylazło. O gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. W tym czasie sobie pozbieram łupy. Więcej to nie ma, dobra. Jedziemy dalej. Potka już na mnie czeka. Gotowa do dalszej drogi. I tą drogą jeszcze nie jechałem, bo to gniazdo nie było zniszczone. Zazwyczaj robiłem wszystkie znaczniki po drodze. Ciekawe. Bandyci? Dobra, przed psami trzeba uciec. Nie zrzuci koń zaraz. Czego uciekacie? Wiedźmina się boicie? Weźmy sobie leczenie. To tutaj, a to w środku, w karczmie, okej. W Nowej Radzie nikt kopalnie wziął za brąba ze spiżnicy. Panowie, walczmy. Który gdzie jest Bóg Macher tu? Czego? Z ćwiczą na hajem to taki dumny nie będzie. Kim tu mam gadać? A co z tym będzie? Wyglądasz mi na tęgiego zabijakę. Nadałbyś się do naszego turnieju. Można się obłowić, no i można skuć gryję w siurą. Zgłaszasz się? Tak, jestem gotów do walki. Za 70 po jestem gotów do walki. Ludzie!
Łaska! Za chwilę będzie można obstawić mordobicie! Wiedźmin zmierzy się z kowalem, który skuje mu mordę jak sztabę rozgrzanego żelaza! Ej, zawalczmy z nim. Chodź. Ze mną nie ma szans nikt. A drzwi się rozwarły. Nieźle. Masz szansę na mistrza. Ciągle możesz jeszcze pokonać Jonasa. Powodzenia. Mam zamiar. Dawaj hajs. Co jest siły? 40 koron. Kowalem można zagadać? Nic nie powiedział. Chodźmy do karczmarza zobaczyć. Widzisz? Coś ciekawego mogę kupić? Napiłbym się czegoś. Pokaż. Aj, zarobiłem. Jeszcze. Ile mam? Dobra, nie będę to kupował. Bo fundusze mam ograniczone. Dzięki. Bywaj. Zalipił, wydaje mi się, za mocno. Dobra, jedziemy do tych Honar, do tego Jonasa. Drogi. Tu nie ma. A dobra, teraz są kukaczki. Tak się ich boi. Niezły koń. Okej. Honorach, bo... A nie, handlowałem tam ze wszystkimi. Tak, tak, tak. Nie bał się. W ogóle jestem ten przewodnik po gwincie. Musiałbym zobaczyć, gdzie mi ile jeszcze kart brakuje. Żarłeś kiedyś kory z drzew? Nie odmienisz drzazg z tych drzew. Dobra. To jest Bóg Machartów. Chcesz wziąć udział w naszym turnieju? Oczywiście. Uczciwe walki na pięści. Uprzedzam, że Jonas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. No co, decydujesz się na walkę? Jasne. Jakie są zasady? Używamy głównie pięści, ale na kopa w jaja nikt krzywo nie spojrzy. Jeśli pokonasz Jonasa, a także Kowala i Stacha Rybożera, to możesz zmierzyć się z sierżantem, mistrzem Velen. Dobra, jestem gotowy. O, tym najmniejsza stawka. Chętnie się przekonam, jaki ten Jonas jest zawzięty. Łe. Papic tylko taki. Mało go cenię. W takim razie będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i wędrowcem. No, pokaż Jonas. Chodź. No chodź. Przyjdzie kreska na matkę. Nie gadaj, tylko walcz. Okej.
Przybłęda pokonał Jonasa. Kto wie, może szykuje się nowy mistrz Belen. Jeśli chcesz zostać mistrzem, jedź do Wrońców i pytaj o sierżanta, albo spróbuj sił w Nowigradzie. Tam też walczą. Na Skelligę podobnie. Jasne. To walczę z mistrza. Weź mnie tym milgarskim ścierwem cuchnie. Okej. Okay. Do Wrońców. Z mistrzem się zmierzyć, tak? Z sierżantem. Tu mistrza Belen. Jak cię baronowi przećwiczą na hajem, to jedziemy, taki jedziemy. Nie będzie. Walka o pas będzie. Pas mistrzowski Belen. Powrót na Wrońce. W sumie dobrze, bo tam jest schowek. Idę sobie zostawić spodnie. Coś tam jeszcze mam. A w ogóle... Czekajcie. No rzecz sprawdzę tylko. Właśnie. Nie wiem, jak próbowałem tych spodni. Jak to zrobić. Tyk. Igni i... Art może być, tak? Wolniej. Witam panów, witam. Ostatni raz pytam, gdzie schowaliście pieniądze? Rusz się! Tu się nie jest lekko. Oj, jak to tak? Gdzie pieniądze, jak nie chcecie mówić po dobroci? Nie, proszę, nic nam już nie zostało. Panie, pomóżcie! Nie wtrącę się. Zostawcie ich w spokoju. A tobie co do tego? Nie będę spokojnie patrzył, jak ich ograbiacie i mordujecie. To nie patrz. Wrażliwy się znalazł. Jeszcze tu jesteś? Ej, brać go! Chyba sobie kpicie, kurde. Dawać go! No! Ile mam czekać? Żołnierze barona się buntowali? Co, pierdzielają? O bogowie! Chodź co, paniaku. Dzięki, panie. Nie wiem, ktoś cię, ale dzięki. Oni by nas jechali. Chwila, zaraz będziesz mi dziękował. Chcę mieczyk naprawić, bo się jest lekko uszkodził. Może ty. Ty? Jesteś ten białowłosy? Tak, jestem ten białowłosy. Od wioski do wioski i trzosik będzie pełen, co? W tak pięknych okolicznościach przyrody. Dobra, dawaj monety. Reszkę obsiądziemy z góry na stajnie. Widać, żeś człowiek bywały, więc rzeknij. A dalej wystarczy bawelać raz w tydzień, czy więcej? Powrót na stare śmieci. O, Wiedźmin. Witaj. Barona nie ma. Wyjechał dla żony z Nahora szukać. Tyle to wiem. Wiem. Widziałeś, co się dzieje na Podzamczu? No co? Baron zostawił mi dowództwo, to kazałem ludziom porządek zaprowadzić. Zamiast tego kradną i mordują. Bo to jest nowy porządek. Czy ci się to podoba, czy nie? Zapyszałeś. Nic tu po tobie. No nic, zaraz ci mordę obiję. Jesteś ten białowłosy?
Patrzcie, ludziska! W końcu znalazł się godny przeciwnik dla sierżanta! Zwycięzca walki zostanie mistrzem Velen! Jestem gotów. Ha! Spójrzcie, kogo tu mamy! Barona już nie ma, ale interes się kręci. Teraz to nawet więcej luda przychodzi. Powalczmy. O, za 80, dobra, najwyższa stawka jak dotąd. Zaczynajmy. No chodź. Jakiś cwany? Dawaj, mistrzu. Nie idzie na lepsze, oj nie. Dobra, jesteś wytrzymalszy, to przyznam. Chodź. No, oj kurde. Ile mam czekać? Tak mnie wkurzył. Masz pecha, gościu. Był najsilniejszy, rzeczywiście, zadał mi jeden cios. Ależ to była walka! Ogłaszam wszem i wobec, że Wiedźmin pokonał sierżanta i został mistrzem Velen! Nie wie. Jeżeli ci mało walk, to możesz znaleźć godnych przeciwników w Nowigradzie i na wyspach Skellige. Jasne, poszukamy w skończosie. Nic tu po tobie. Okej. Poziom wbiłem. Sześćdziesiąt koron. I tyle. Dobra, po kolei. Zobacz umiejętności. Na kach, może to dobra, to rozładowanie tarczy. Tego moc Arda zwiększymy może. Okej. Okay. Bym mógł coś rzucić. Dobra. Idę tylko jeszcze... Ale czekajcie, jeszcze przeczytam wam opis. Zwykłe pięści Velen, gdzie to jest? I to... Gdzie to mamy? Tu. Jak można było się spodziewać, Geralt pokonał w końcu to lokalnych mistrzów i otrzymał prawo do walki o tytuł najlepszego Velen. Ostatnia walka nie należała do łatwych, ale dzięki wyćwiczonym umiejętnościom i odrobinie szczęścia Geralt zwyciężył. Odtąd jak Velen długie i szerokie znany był jako ten cholerny przybłęda, który pobił naszych chłopaków. Ja mogę sobie ustawić kolejne zadanie, czemu by nie? Okej, okay, to jest takie długie, to na razie nie. Okej, okay, po nitce do kłębka. Wrócimy się do Nowigradu. Przejdę tylko do schowka. Ty, białowłosy, też wyglądasz jakbyś wczoraj pochlał. Sierżant, też tu wchodzę. Drogi. Ten pokój należy do mnie. Baron mi go w spadku przepisał. Ach, dobra, mamy tu... Co tu mam? Ale kuszę mam tu i to lepszą niż tą, którą noszę. Ja zaraz tą kuszę muszę ogarnąć. No. A to wrócimy tu do schowka. Kuszę tę muszę ogarnąć, którą tu założyć. Na 14 poziom. Okej, okay, jest lepsza. To ją. To. Podobne. To. Dobra, to jest najlepsza. Minimalnie. Okej, okay, reszta się sprzeda. No dobra, chodźmy stąd, nie? Do Nowigradu jedziemy. A właściwie? Chyba do Nowigradu, coś tam widziałem w opisie, ale... Tak, Nowigrad, sobie tutaj te przedmieścia. Łotka, gdzie jesteś? Oj, nie macie. Łotka, gdzieś ty mnie tu... O, jesteś, dobra. Kawałek drogi przed nami, więc jedziemy. Oj, to sobie pojechaliśmy, dobra. Łotka się zawiesiła. Chodź teraz.
Mąka z żelem nie wyjść od pianu, a stargować to możesz ostatek nadziei. Może to tak starego na płotą pozwoli. Panie Wiedźmi, opodal Podgaj jest w grotach Elfie. Byłem w Elfie grotach Podgaj. Kryjówkę miał Avala. Ja tak bym wszystkich wybił, to oni się tu za jakiś czas nie pojawią od nowa. Generalnie to szkoda mi na nich czasu. Kolejny jedzie. Elegancko. Baczar skurwysyna! Gdzie dzieciak? Wiedźmin jedzie, zabierze je. Kolejny na młodych wiedźminów. Od baronowych żarcia dostaniesz. Dwa strzała w ryj. Żarcia to nie cię ograbić mogą, kopito. Dobra, nie atakują, spokojnie. Nerwuje mnie ta przeprawa przez te mokradła tu.
No, to były te gniazda tych. Jedź, Putka! Jak one się nazywają? Cektoidów, ale. Driagi, o. Płacicie, to nie przychodzę do roboty. Tak jak ostatnio. No, popatrzcie, popatrzcie. Wszystkie drogi prowadzą do Mahaka. To za kupiec? Proszę z nim. Hejcie? Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. Tego spotkałem już. Skoro zawędrowałeś pod Nowigrad, nie wolisz handlować w murach miasta? Tam cechy od dawna trzymają zmowę cenową i koszą konkurencję. A tutaj ruch duży, nikt ci nie naprzykrza, no i przyjemniej się siedzi niż w dusznych murach. To jest ten, który pod Konarami był. W Konarach to była. Twoje towary. Coś to było jak od guślarza wracałem. Miałem takiego. Takiego ziomeczka. I to jest właśnie on. Nie kto inny, a on we własnej osobie. Cyk, cyk, cyk. Podajmy mu te rupiecie. Dobra. Bywaj. Bywaj. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Zależy, gdzie będziesz dalej. Jedziemy dalej. Czy się zatrzymałeś na stałe, czy jeszcze gdzieś dalej wybędziesz? To cię tam wie, nie? Brama Kretogórska. Ja muszę. Nie, myślałem, że. To tutaj na dół. O, to dobra, pieszo. To pod... Kurczę, mogłaś mi zablokować. Okej. Okay. Każą zejść na dół, to jest, chodzimy. No, czekajcie, to jakieś zadanie. Zdechniesz za to, coś uczynił. Ja nic nie zrobiłem, panie! Błagam, pomóżcie mi! Precz! Nie wtrącaj się! Co tu się dzieje? Ten dłan sprzedawał fistek młodym elfom. Brudny towar, od którego co drugi umarł. Bugarstwo! Chcą mnie zabić i okraść! Pomóż mi, błagam. Sprzedawałeś truciznę. Szkoda, że nie widziałeś 17-letniego chłopca, który umierał w spazmach. Błagam! Wszystkie elfy nienawidzą ludzi i chcą się na nich mścić. A co? To moja wina, że wasza cywilizacja się rozpadła. Zamknij się, trucicielu. Pod niej dziwiłby się, jeśli byłoby tak, jak oni mówią. Bo ludzie generalnie tutaj nienawidzą odmieńców. Nie wiedźminów, elfów. Chcę sprawdzić, czy ten człowiek faktycznie ma przy sobie fister. Sprawdziliśmy już nawet, co ma w butach. Nic. Ten łajdak zdążył sprzedać cały towar, ale to nie znaczy, że jest niewinny. Dobra, będę się mieszał. Samo sprzedawanie fistechu jest łajdactwem, a sprzedawanie skażonego fistechu to skurwysyństwo, za które musisz ponieść karę. Nie! Nie pozwól im mnie zamordować! Dzięki, Vatgern, że pozwoliłeś nam zrobić to, co słuszne. Va fail. Okej. Okay.
świerisk po skrzydła. Brama południowa. Choć brama wyznacza wschodni krańc miasta, przyjęło się nazywać ją południową. To miało, no, obrał dla niej niegdysiejszy architekt miejski, który co prawda na architekturze ani geografii nie znał się za grosz, ale był kuzynem burmistrza i urządził huczne przyjęcia. Nazwa, choć nietrafna, przyjęła się wśród gawiedzi i wkrótce zaczęli używać jej wszyscy mieszkańcy i przyjezdni. Okej, więc tu mamy zadanie. Po nitce do kłębka. I to sobie zadanie zostawimy na kolejny odcinek. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapek w górę, subskrypcji na kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!